Studio Melena. Dzisiaj dożynki. Żniwa miały się łońskiego roku już ku końcowi. Zboże było z pól posprzątane, wszystko zaorane grzecznie, snopy młócono na potęgę, a po miedzach pijane kombajnisty się walali. Tak co na zgromadzenie my się zeszlim, gdzie ustalilim, że plony byli dobre w tym roku, tak to cieszyć się trzeba, natury naszej nie obrażając, i zrobimy, jak zwykle, co roku, dożynki. Zwyczaj u nas taki, jak i w innych wsiach, bo i gdzie indziej dożynki też przecie ludziska robią, tylko tak się jakoś utarło, że nasze święto trochę inne jest od tych tradycyjnych dożynków i bardziej ludowe. Tradycja dożynków we wsi naszej od czasów bitwy pod Grunwaldem pielęgnowana, stąd się wzięła, że pradziadowie nasi po wielkiej bitwie rannych krzyżaków dożynali, które mocno im się dali we znaki grabieżami i daninami. Co naszym pradziadom się należało, to mogli oni sobie sami po wszystkim, jak się już zwycięskie wojska rozjechali, sobie odebrać, a przez to nasza wioska stała się potem bogata i zasobna, tenże poziom utrzymując do dziś. Tak się złożyło, że żaden z krzyżaków, co jeszcze dychali wtedy trochu, nie dożył następnego dnia, to i nie musimy dzisiaj się obawiać tej swołoczy, czy jak ich tam nazywają, no, jakichś tam ci spadkobierców oraz innych psubratów, co przyjadą tu na białych numerach i powiedzą nagle, że chałupa jego jest. Bo takowych nie ma już dawno na ziemi kochanej, całe rody wielkopańskie w zapomnienie poszły przy pomocy dzielnych pradziadów naszych. Późniejsza dożynkowa tradycja nie była już taka krwawa, jak zaraz po bitwie, chociaż trochę też, bo potem dziadowie nasi zadowolenie znaleźli takie w dożynaniu, że jak krzyżaków zabrakło, to się między sobą dożynać zaczęli. Utarło się, że ten, kto podczas dożynkowego święta najweselszy był i dożynał najlepiej, otrzymywał na cały następny rok stołek sołtysa. Z czasem dożynki przeniesiono na sierpień i ze świętem plonów połączono. Ale my nadal mówiąc, albo o naszym święcie pisząc, używamy RZ, a nie Z z kropką. No, to tyle ja chciał powiedzieć, co do tradycji się odnosi, żeby wy dobrze wiedzieli, co we wsi naszej w sierpniu ciekawego się odbywa. Może zajrzycie i wy do nas kiedy, to i rozumieć będziecie doniosłość uroczystości i gniewać się nie będziecie za tych parę szturchańców niewinnych, co pewnikiem otrzymata na powitanie. No, a tu już długo przed wielkim świętem porządki ogólne się zaczęli i gorączkowa krzątanina. Nawet w co początkowo nikt nie wierzył, sterty obornika leżące na podwórku u starego Wojciecha gdzieś od 1950 roku zostały uprzątnięte, jakby świat zawalić się miał jutro. Nad łąkami i szopami cienkie smużki oparów fruwali, co się wydobywali byli z aparatów gorzelniczych, które ludziska we wsi i wokół niej poustawiali. Do kanistrów i 30-litrowych kanek na mleko cienkimi stróżkami berbelucha spływała, mająca rolę ważną w naszym święcie odegrać i nastroje rozgrzać do bitki i wypitki. Zgrzytali ostrzone noże, widły i kosy. Z kuźni dobiegało stukanie młota. To kowal Malina okuwał orczyki blachą stalową, co by czyjaś głowa lub kości nie byli twardsze niż cenny na wsi orczyk, co zawsze złamać się nieszczęśliwie mógł. Dziewuchy malowali powieki i brwi mieszanką kleju stolarskiego i fioletowej farby, na paznokcie nakładali zaś czerwoną powłokę barwnika do malowania kombajnów Bizon Super, a przy odrobinie szczęścia taka powłoka mogła wytrzymać bez jakiejś tam specjalnej pielęgnacji do następnych dożynków, bo to dobre farby ochronne przecie w Polsce naszej kochanej robią. Każda ziołcha chłopakom podobać się wiadomo, ciała. Wszak to już jutro zaczynało się nasze święto dożynkowe, w całym województwie znane, chociaż nie było ono jakoś przez władzę, nie wiadomo czemu, tolerowane. W najbliższym mieście szykowano nowe miejsca w szpitalach, aresztach i tychże ich jakichś tam śmiesznych wytrzeźwień, izbach, jakby pijak nie mógł jak człowiek w rowie się przespać, tylko w luksusach jakichś, słono potem za to płacąc, jakby w burdelu jakim był. Emocje zaczynali już dzisiaj o sobie dawać znać. Pierwsze dęksiarze pojawili się w polnych bruzdach i na łąkach okolicznych, smacznie sobie pochrapując i śniąc pewnie już o jutrzejszym dożynaniu. Jakoś tak nad ranem, zanim jeszcze pierwsze kury zapiali, wieś całą obudził wrzask kmity.
Pomóż ta ludziska, cholera! Moja szopa z drewkiem mi się pali! I prawda to była, co by nie gadał. Kłęby dymu i płomienie buchali z kmitowej szopy, jak z pieca hutniczego. No to chwycili my zaraz wiózwą za wiadro z wodą i dalej, że biec z innymi szopę gasić. Zanim my jednak na miejsce dobiegli, coś zagwizdało, grzmotnęło głośno i ogień jak w piekle dla potępieńców w górę buchnął, a z szopy tylko drzask kilka się ostało i dół wielki, co zara wodą podcień. Myśleliśmy, że to ruski atom koło nas wystrzelił albo inna cholera neutronowa. Mnie wbiło tak jakoś w ziemi na pół metra głęboko, a Józwa ze strachu czapkę swoją maciejówkę włosami aż przebił, tak mu się one podniosły. I już gasić nie było co, bo samo zgasło. Łowciurności, zaklął kmita głośno, a żeby cię grom jasny trzasł, toś to wszystkie paliwo do samochodu szlak trafił, całe 6000 litrów, nieubezpieczone, cholera jasna. Wzruszeni my byli z Józwą ramionami. Każdy wiedział, że kmity syn na stacji benzynowej pracował i nocami jakieś kanistry do domu nosił, ale żeby tu aż tyle tego natargać. Chciwość ludzka nie zna granic żadnych, to i kara boska być musiała za pychę. Że gasić nie było co, a na spanie już za późno, to poślemy z Józwo na wódkę do sołtysa. Pal 6 szopy, ale jakoś tak my zadowolone byli, że dożynki hucznie się zaczęli. Wieś żyła świętem, a młode też już szykowali się na zabawę. Zawczasu trenowali te swoje karaty u skośnookich w telewizorni, w co w świetlicy wiejskiej stoi podpatrzone, piorąc się po pyskach butami i coś tam nie po bożemu krzycząc. Zruszył się ja był trochu, że te nasze młode pokojowe takie i spokojne są. Pół dnia po pyskach się piorą, tu i tam szczęka poleci, czy ząb jaki, o nosach nie wspominając, i żaden jeszcze drugiemu chałupy nie poszedł spalić, ani siekiery w plecy zza węgła nie wbił. No, inne czasy, inne zwyczaje, ale tradycja przez telewizję nam jakoś podupadła. No my tu gadu, a trzeba było też o sobie zacząć myśleć, bo już powoli ciemniało i pora przyszła, aby na zabawę się szykować. A że w tym roku ja chciał ze wszystkich najlepszy być, mam jeszcze nie sołtysował nigdy, to musiał ja podjąć szczególne kroki, no wiecie, co by w konkursie zwyciężyć. Wziął ja ze strychu maszynkę poręczną, zniósł, co to ją dziad mój dla Niemca w 43 roku w lesie zabrał i co leżała te wszystkie czasy na górze. Jak to dziadek powiadali, nigdy nie wiadomo, kto ostatnią świnię będzie zabrać chciał, a wtedy zawsze takie coś lepsze nagada niż widły w ręku, czy to kapitalista, czy czerwony, albo inny faszysta. Do maszynki wziął ja ze skrzyni malowanej 4 magazynki zapasowe, 2 granaty, co mnie kiedy na starym pobojowisku wygrzebał i wyczyścił, no i też kosałkę jedną od Gerlacha, co w garści dobrze leżała. A, tyż kanister bimbru musiał ja wziąć, bo co by popić sobie, jak gardło przy tańcowaniu wyschnie. Trochę jeszcze od traktora ropą cuchnął ten mój kanister, ale kto by tam na takie głupoty zważał. Ubrał ja się w świąteczną kufajkę, beret nowy założył, gumofilce od gnoju wymył i poszedł na zabawę. Ciemno było, choć oko wykol, ale i ślepy do remizy by trafił, bo pijackie śpiewy z daleka słychać było. Jak ja na miejsce doszedł, to zobaczył, że przed remizą stoją już kmita, Józwa, Maciej, dziewuch parę, no i młode się kręcili też dookoła. Kapela w środku rżnęła aż miło, tańcowniki wirowali w te i we w te, dudniąc ciężkimi buciskami w podłogę i kurz podnosząc, aż karaluchy wszystkie i pluskwy ze strachu uciekły precz. Strażaki remizowe leżeli już wszystkie, co do jednego pijane w krzakach, i choćby nie tylko wioska spalić się miała, ale i świat cały, to żaden na alarm by nie powstał. Ale co by się tam miało podczas święta palić? Toż podpalaczy u nas we wsi już od 18 wieku nie ma, jak to nasi dziadowie ich wtedy powywieszali na wierzbach, a przypadkiem to nikt ognia nie zapruszy. Maciej tylko mnie zobaczył, już krzyknął: Hej, Walenty, dyć chodź no, tu to sobie popijem! Taki podlas wiadomo do nich z bimbru kanistrem i zaczęli my żłopać gorzałe jak smoki. Myślał ja, co te 20 litry starczy na długo, ale co rato kto nowy do nas przybywał, patrzał oczami błagalnymi jak dziad proszalny jaki, no to weź takiemu nie daj. Dostawszy działkę w stakanie blaszanym, co jakie pół litra na oko mieścił, wypijał zaraz jeden i drugi, a potem odchodził w stronę remizy na coraz to bardziej chwiejnych nogach. No taki, kropla po kropli, aż kanister zrobił się całkiem pusty.
Tak co rzucił ja go w zarośla, żeby nikt nie skradł i poszedł żem trochu z kobitami podokazywać. Gorzała tak mi w głowie szumiała, jakby od rzutowców stado z pełną prędkością nad moją głową w kółko latało. Ale co tam? Większą ja ochotę na zabawę złapał. Wlazł ja do środka i dalej żeftany siebie puścił z Maciejową, bo ona akurat pierwsza pod rękę mi wpadła. Zaczęli mi wirować po całej sali, coraz prędzej, aż w głowach się zakręciło. Nagle ręce mi się z Maciejowej omskły i tak z półobrotu grzmotnął ja ciężko w kąt, bo tak mnie ten samogon, no jakoś tak zmógł. Nawet i dobrze, czas ku temu najwyższy był, bo akurat jak ja w ten kąt leciał, nad głową zafurczał mi ciężki stół ciśnięty przez kmitę, a zaraz potem pierwsza butelka trzasła o ścianę. Stary Maciej szybko załatwił orczykiem jakichś ci tam dwuchmiastowych, co bitkę uciszyć próbowali, krzyczeli coś tak: panowie, panowie, kultury trochę, nie jesteśmy przeca na polu. A Maciej, jak to on nie słuchał za długo, ale tak im wygodził, że pewnikiem nie prędko zechcą znowu we wsi naszej mącić i dobrą zabawę nam psuć. No bo kultury ci u nas dosyć, czy to na polu, czy w łoborze, a jak to nie wierzy w to i wrzeszczy, że kultury brak we wsi naszej, no to go w łeb orczykiem, a potem to niech tam sobie taki gada, co tylko zechce, jak już ze szpitala wylezie. Jakiś młody, głupi, co pewnikiem popisać się przed dziołchami chciał, no Józwy podbiegł i dalej, że mu przed nosem rękami i nogami machać, coś wrzeszcząc w żółtych języku. Stał młodzik, karaty pokazywał, a Józwa, jak to on, bez pośpiechu i z godnością gołowąska krzesełkiem trzas, a że ten szybko jak piorun się obalił. Potem na niego gumofilcem nadeptał i poszedł tłuc po gębie tego łodmieńca z kolonii, co z nim jeszcze stare porachunki miał. Zaraz obok mnie ktoś prał sąsiada po gnatach łańcuchem od motura, w powietrzu butelki jak skowronki na wiosnę latali. Krzyk wielki i tumult się podniósł. Kurz, pył i izbę remizy przesłonił, a że nic prawie widać już nie było. Tylko co chwila z kurzawy ktoś wypadał po uderzeniu mocniejszym i leżał, nie ruszając się już wcale. Tak co ja za stakanek znowu złapał, żeby sobie jeszcze trochę popić za tą całą awanturę. A tu nagle jak coś mnie w mordę nie łupnie, a żem wszystkie gwiazdy i galaktyki w oczach zobaczył. Dostał ja pewnikiem sztachetą od płota, bo drewno w zębach poczuć było można, chyba sosnowe nawet. Ale jak to tak? Choć przeca ja spokojny był i nikogo nie zaczepiał na razie i nie bił, to i tak za darmo w mordę ja dostał. Oj, poruszyło mnie to mocno. Krew w żyłach zawrzała, tak co za kosałka ja złapał i w tłum wstąpił w kurzawę i zamęt wśród walczących. Wszystkie wiedzą, że tradycje przodków naszych spod Grunwaldu godnie podtrzymywać trzeba. No to ciął ja tak nożem jak leci, na lewo i prawo, z dołu do góry i z góry znowu na dół. Krew oczy zalewała, ręka mdlała od ciosów zadawania, nóż chrzęścił po kościach i żebrach, jakby ja w mięsnym sklepie sprzedawał, a nie na zabawie był. A to już walczące się zorientowali, że ktoś ich z partyzanta tnie. Te, co jeszcze ruszać się mogli, hurmem się zaraz na mnie rzucili. Oj, marna moja dola by była, żeby mnie tak w remizie dopadli, ale zdążył ja na dwór wybiec i jeszcze dwa granaty przez okno wciepać. Grzmotnęło jak cholera i ogień przez okna buchnął, a futryny polecieli gdzieś daleko w las. Reszta tych, co nie byli mocno ranne, wybiegli zaraz na dwór, żeby mnie łapać. Wyciągnął ja tak więc za kapoty dziadkowe empi, odbezpieczył i siekł ja krótkimi seriami po remizie i krzakach, tam gdzie tylko jakowyś cień się pokazał, tak co w końcu nikt mnie już łapać nie chciał i chyba nie mógł, bo żaden cały się nie ostał. Potem nagła cisza zapadła jakby na cmentarzu jakowym, tak co odważył ja się do remizy ostrożnie zajrzeć. Zarostki mógł ja wyjaśnić, że nieboszczyka żadnego w tym roku nie ma, bo i bywało już tak, że wieś cała wyludniała się mocno po święcie dożynkowym. Prawda, że pokłute wszystkie byli pocięte trochu i ranne od kuli, od łamków, ale żywe. Jęk wielki wokoło roznosić się zaczął, jak krew się uspokoiła w żyłach i szok popuścił. Ale na pociechę sołtys, Józwa i Maciej, co do tej pory za remizą pijane spali, pobudzili się strzelaninę słysząc i śmieli się teraz serdecznie, że ja taki wesołek jest. Zaraz potem kupę karetek pogotowia się zjechało i policji od groma, żeby sprawę wyjaśniać. Ranne do szpitala pojechali, a policjanty z powrotem na komendę. Ich posterunkowy powypisywał jakieś tam głupoty z palca wyssane do protokoła, bo coś przecie powypisywać musiał, a potem sprawa zamknięta została.
Wiadomo, że we wsi nikt nic nie widział i nie słyszał, a nawet jeżeli, to nasza wiejska sprawa jest, a nie policyjna. Powiedzieliśmy tylko, że pewnie mafia jakowaś z miasta musiała zajechać w okolice, diabli wiedzą po co, pewnie przez pomyłkę, albo te modne ostatnio, te terrorysty, co to gdzieś w okolicach lądować mieli, no, może na grzyby przylecieli czy coś. I tak zabawa się skończyła, a my musieli nazajutrz do rzeczywistości wrócić. Zniszczoną remizę odbudowaliśmy szybko ze składek wiejskich, a rodziny tych, co jeszcze w szpitalu byli, na dobrą pomoc sąsiedzką liczyć mogli. Bo dożynki dożynkami, ale ludziska u nas serdeczne są i pomocne dla innych w potrzebie. Tegoroczne dożynki będą we wsi jeszcze długo wspominać. Nawet dzieci, widząc mnie na drodze, szepcą coś z respektem na mój temat, a potem lecą w dożynanie się bawić. Ot, taka tradycja nasza wesoła. Powoli ze szpitala powychodzili wszyscy, co poranione byli podczas dożynkowego święta, ale ile ja już z nimi samogonu popił, to nie zliczyć. Nikt do mnie pretensji nie ma żadnej, bo niepisane prawo dożynkowe mówi, że po święcie wybacza się wszystko. A mnie stanowisko sołtysa też się spodobało. I powiem wam tak po cichu, że w następnym roku gorszy nie chce być i już rozpoczął ja po cichu przygotowania. Daleko w lesie, jak grzybów ja szukał, znalazł ja zamiast grzybów porzucony czołg po niemiecki. Tygrys z potężną lufą i w całkiem dobrym stanie. Ropy mu widać zabrakło, jak w wojnę uciekali przed ruskim, tak co i został czołg, a załoga gdzieś no, przepadła. Silnik ja przejrzał, wyczyścił, od jelcza akumulatory założył, paliwa wlał i motor zapuścił. Oj, chodzi jak zegarek. Wiadomo, niemiecka solidna robota. Deszczową jesienną noc, kiedy ulewa zagłuszała każdy dźwięk, przyjechał ja do wsi i w stodole żem bydlaka zamelinował, co by warsztat na miejscu mieć i nie latać do lasu za każdym razem. Pełen zapas amunicji w niemiecku, a nawet nie zardzewiała, bo wszystko ładnie zapakowane w towocie leżało i smarach. Jeszcze tylko wyreguluję armatę i karabin maszynowy, a cały czołg pomaluję w wesołe ciapki i kwiatki. To będzie zabawa, jak odłamkowym w szopę koło remizy przypieprzę, z CKM-a po okolicy trochu postrzelam, a potem do sali wjadę i przy bufecie setkę zamówię i śledzika na zagrychę. Mój Burek też pojedzie ze mną. Niech chociaż raz wierna psina poczuje się jak ten psi aktor, no jak go tam było, Szarik z filmu, o, no, a co? I niech mnie wtedy policjanty zatrzymają, jak bez świateł pojadę w remizy stronę. Już widzę wyobraźni oczyma, jak wszyscy do rozpuku chichotać się z mojego kawału będą.